Dzień dobry, jesteśmy po czwartym dniu terapii. Czy pani uważa, że to, co robiliśmy, przyniosło poprawę, czy też nie? Jeżeli tak, to w czym przyniosło poprawę? Z czym pani przyszła? Na co pani liczyła? Przede wszystkim ja tu przyszłam z głównymi dwoma schorzeniami, chociaż mam ich znacznie więcej, ze stwardnieniem rozsianym i z bólem półpaśnikowym, z którym się borykam już ponad rok czas, a w zasadzie 15 miesięcy dokładnie licząc. Stwardnienie rozsiane trwa, zostało, no z tym się borykam już od 2011 roku do chwili obecnej. 6 lat. Tak. I mam problemy tego typu, że miałam, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, miałam problem głównie z całą częścią lewej strony. Podnoszenie głównie lewej nogi do góry, po prostu nie byłam w stanie tej nogi podnieść. Wszystko. Dziękuję serdecznie za pomoc. Ogromnie dziękuję. Pani Tereso, rozmawialiśmy na temat tego, czego pani oczekiwała od terapii. Co pani uzyskała? Jak to te oczekiwania, jak się mają do tego, co jest teraz? To znaczy przede wszystkim miałam taką cichutką nadzieję, bardzo cichutką, że może coś się uda zrobić z tym bólem i cokolwiek zrobić na temat, żeby usprawnić jakoś bardziej chodzenie i to wszystko tak się jakoś może spełniło się szybciej niż sobie w ogóle wyobrażam, bo lecząc się przez tyle lat i męcząc się chociażby z półpaścem prawie 15 miesięcy, nie mogę sobie wyobrazić, że w kilka dni można uzyskać takie po prostu efekty. No i jestem, mówię, pozbywając się bólu, od razu jestem też szczęśliwsza bardziej. To mówię, chyba już nikomu nic więcej po prostu nie trzeba mówić, bo każdy, kto przeżył jakiś ból, to
chyba zdaję sobie sprawę z tego. A ze sprawnością, jak no, uzyskaliśmy? Sprawność jest też dużo lepsza praktycznie, bo wiem jaka jest różnica w siadaniu, czy w kąpieli. Po prostu w kąpieli, czy co jest w ogóle bardzo ważne, w ogóle wejście i wyjście z wanny. No teraz już będzie pani mówiła, bo wannę państwo macie. Ja mam wannę, więc to zależy no tak. Po prostu. No, to wysokie podniesienie kolana jest tutaj istotne. Jest zupełnie inne po prostu. No i no dużo rzeczy to trudno wytłumaczyć komuś, kto jest kompletnie zdrowy, ale myślę, że wszyscy ci, którzy mają, borykają się z podobnymi problemami, będą doskonale. Nie, nawet bez słowa będą rozumieli, o co chodzi. Czy mąż chciałby coś dodać? Teraz tak patrząc na żonę, to jest naprawdę bardzo duża różnica. W samym chodzeniu, w samym mówieniu, w uśmiechu na twarzy. Nie mogę.